Proszę Państwa, nim zaczniemy rozmowę, to takie jedno słowo, bo jest 1 sierpnia, minęła 17. To dla nas obu z Krzysztofem ważna rocznica, nawet jeśli mieszkając przy Moście Poniatowskiego od parunastu już chyba lat widuję o tej porze takich łysych panów z racami chodzących i to budzi moje mieszane uczucia. I mimo, że od też dawna nie biorę konsekwentnie udziału w dyskusji na temat sensu bądź bez sensu powstania, bo to chyba bez znaczenia. To jest ważna data i chcielibyśmy zaznaczyć, że, no, że pamiętamy o tym, że w tym momencie się właśnie z Państwem spotykamy. Znaczy myślę, że tak jak w Izraelu jest to zawołanie no more Masada, to my powinniśmy jednak zrobić wszystko, żeby nigdy nic podobnego w Polsce się nie zdarzyło. I to jest to, z czym mi się kojarzy ta data, to niewyobrażalne cierpienie, które wtedy się zaczęło, żeby ono nigdy w Polsce się nie powtórzyło. No co? Proszę Państwa, a powód, pretekst tego spotkania to jest ta książka. Ja miałem zaszczyt, chciałem powiedzieć, że porozmawiać, tak nawet jest na okładce, raczej wysłuchać opowieści no, znakomitego fizyka z Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczącego w pracach badawczych i CERN-u i Instytutu Maxa Plancka, współpracownika Rogera Penrose, Hermana Nicolai i innych. No, ekstraklasa światowa fizyki, Liga Mistrzów, to mało powiedziane, a do tego no, bardzo skutecznego popularyzatora fizyki. Więc miałem okazję wysłuchać go, zadawszy mu proste pytanie humanisty, jak wygląda świat z punktu widzenia tej fizyki, która narodziła się już prawie 7 lat temu. 8. 118 lat temu. Więc jak Państwo widzicie, i matematyka tutaj stanowi pewien problem. No i właśnie, i umowa była taka, że żadnej matematyki. Co się udało? I pytanie, jestem po tej sesji całej, kilkunastu naszych rozmowach, które zostały spisane i zredagowane w tej książce. I pomyślałem sobie, że zacznę nasze spotkanie od pytania, którego nie ośmieliłem się nigdy wcześniej Krzysztofowi zadać, a teraz mam pretekst i okazję. Mianowicie, dlaczego mnie, humanistę, interesowało, jak wygląda świat widziany oczami współczesnej fizyki, to ja wiem, jeśli będzie trzeba, mogę to jeszcze jakoś objaśnić, ale zacząłem zastanawiać się, dlaczego właściwie ty się zgodziłeś na tę rozmowę. Znaczy, jaką niby ma radość fizyk, tłumaczący, który ma wytłumaczyć humaniście bez użycia matematyki, o co chodzi w fizyce współczesnej, czyli musi nastawić się na operowanie, no w gruncie rzeczy obcym językiem, bo naturalnym językiem fizyki współczesnej jest matematyka jednak. Pytanie jest tym bardziej intrygujące, że zapewne Państwo znają, no cieszące się ogromną popularnością wykłady Krzysztofa dostępne na YouTube. Czyli masz w ogóle taką skłonność do popularyzacji. No i właściwie dlaczego i po co? No bo przecież laicy jednak, no to są laicy właśnie tylko. No więc to jest dłuższa historia, dlaczego my akurat porozmawialiśmy ze sobą. To jest wstecz kilka lat, kiedy spotkaliśmy się na takim seminarium dla kilkunastu osób w Perugii, akurat w klasztorze w Perugii. Polaków, dla którzy jak to chcieli wysłuchać, co ja mówię o fizyce, jak widzę świat w takim zamkniętym trochę gronie. I w tym gronie był Jurek z żoną Agnieszką. I w czasie tego spotkania pojawił się, znaczy ja zacząłem, wspomniałem moją prababcię, czyli Sofia Casanova, to była hiszpańska poetka, tu na sali jest pani, która przetłumaczyła jej wiersze. Nominowana do Nagrody Nobla w 1926 roku literackiej. Nikt wtedy nie dostał zresztą. W każdym razie to była
to była taka sytuacja, w której i nagle się okazało, że obecny tutaj Jurek napisał powieść, którą główną bohaterką była, no to my w rodzinie mówimy babunita, czyli moja prababcia. I to było dość nieoczekiwane spotkanie. Jurek się niesłychanie zdziwił, że oto ma do czynienia z wnukiem, z prawnukiem, przepraszam, tejże babunity. Ale to był początek tego. Natomiast w związku z tym po jakimś czasie Jurek do mnie zadzwonił i mnie spytał, czy ja bym się zgodził dać taki wykład, taką rzekę. I to była szósta chyba próba podejścia. 5 razy odmawiałem, nie mając przekonania do rozmówcy. Ale do Jurka miałem przekonanie i stąd pojawiła się ta książka. Powiedziałem tak, no to spróbujmy to zrobić. Teraz moje motywacje są takie jak w przypadku tych moich wykładów popularno-naukowych. Mianowicie takie, że ja jestem absolutnie zachwycony światem, znaczy prawami fizyki. To jest coś tak niebywale pięknego, tak niesłychanie doskonałego. Prawda, ze względu na mojego z kolei pradziadka, czyli Wincentego Lutosławskiego, no to jest, mam zaszczepiony platonizm, także jestem platonikiem takim całkowitym. W związku z tym to są idee platońskie, one są doskonałe, wieczne, niezmienne, no wszystkie przymiotniki najwyższego rzędu do nich się odnoszą. I ja po prostu chciałbym przekazać innym, nie mogąc przekazać większości ludzi tego zachwytu, pokazując jak te prawa rzeczywiście na poziomie matematycznym działają, przekazać trochę ten mój zachwyt, że to jest pierwsza rzecz, mój zachwyt nad doskonałością praw fizyki. Często jesteśmy otoczeni bardzo niedoskonałą rzeczywistością, co niestety widzimy codziennie, to pokazać, że istnieje pewna rzeczywistość dostępna każdemu z nas w pewnym sensie, mianowicie prawda, atom zdrapany z paznokcia, jak się mu przyjrzymy, to właśnie tę doskonałość wykazuje. Także każdy ze sobą ma tę doskonałość. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która jest moją motywacją, to jest taka, żeby przekazać innym, którzy nie mogą tego od strony fizyki zobaczyć, że to, co nas otacza, jest tak jak u Platona, jedynie cieniami na ścianie jaskini. Że tak naprawdę to prawdziwy obraz tej szklanki, wytłumaczenie, dlaczego woda jest przezroczysta dla światła widzialnego, dlaczego to jest twarde, a woda jest miękka, co to jest gaz, co to jest że to wszystko wynika z praw fizyki, które my widzimy tylko poprzez ich emanacje, poprzez to, co obserwujemy. Pewnie dojdziemy do tego w naszej rozmowie, to jest to przejście, które jest dla mnie kluczowe od Arystotelesa, który opisywał świat, jaki jest, do Platona, który widział pod tym światem coś, co tym światem rządzi, mianowicie te idee. I te idee w świecie materialnym to są prawa fizyki. I pokazać, że to, co nas otacza, to nie jest wszystko. To są te dwie motywacje, które mną kierują. No i trzecią taką, powiedzmy, motywacją bardziej taką pragmatyczną jest to, że w końcu jestem płacony z podatków i powinienem nie zamknąć się w kości słoniowej, tylko jeżeli coś mnie zachwyca i o czymś wydaje mi się, że umiem opowiedzieć innym, to powinienem to zrobić. Znaczy to nie jest tak, że ja mogę sobie po prostu zajmować się czymkolwiek, zamknąć się i mówić, no wielka nauka, nikt tego nie zrozumie, w związku z tym ja tego nie muszę. Nie, ja mam jakieś poczucie takiego, no może atawistyczne, ale takie społeczności pewnej. Ale zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa tej operacji, ponieważ wielokrotnie w naszych rozmowach i nawet chyba w książce ten cytat też się pojawił, ale w rozmowach on padał, wydaje mi się, niezwykle często. Powoływałeś się mianowicie na aforyzm Einsteina, że należy mówić najprościej jak się da, ale nie prościej. Tak proste jak to możliwe, ale nie prościej. Czyli istnieje ryzyko, że że kiedy się próbuje przybliżyć świat fizyki nie fizykowi, no to się przelatuje taki moment, w którym zaczyna się fantazjowanie i ty się konsekwentnie przed tym bronisz. To jest niezwykle trudne, znaczy ja znam literaturę popularną, czy nie całą oczywiście, ale wiele z tych najbardziej znanych, to jedynie na palcach jednej ręki mogę wymienić
takie książki, które są popularno-naukowe, ale ani nie oszukują, ani nie upraszczają nadmiernie. To jest niebywale trudne. Znaczy, to muszę powiedzieć, że to jest coś, co po tych no, już ponad 40 latach zajmowania się fizyką, jeżeli jak w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że powinienem o tym zacząć opowiadać, to wygląda w miarę prosto, ale powiedzieć w ten sposób, że ja potrafię wobec, nie wiem, studentów poprowadzić semestralny wykład na podstawie tego zdania i ono nadal będzie prawdziwe, jak pokażę wszystkie prawa, matematykę i tak dalej, że ono nadal będzie prawdziwe, to wypowiadanie takich zdań, które obronię wobec audytorium, surowego audytorium, nie wiem, ludzi, którzy się tym zajmują od lat, jest niezwykle trudne. I bardzo często spotykam się z książkami, które opowiadają rzeczy, które są po prostu nieprawdą. Znaczy one pięknie wyglądają, pobudzają wyobraźnię, ale to jest science fiction. Natomiast ja sobie postawiłem za cel, żeby nie mówić, jeżeli ja mówię gdzieś o hipotezach, które są niepotwierdzone, które są dopiero proponowane, to staram się zawsze o tym powiedzieć. No w zasadzie cała współczesna nauka pewnie się kiedyś zmieni, więc ja nie mogę każdego zdania mówić, wydaje się, że nie do końca jest jasne, ale, no bo to by było nie do czytania. W związku z tym ja rozdzielam rzeczy, które są w miarę potwierdzone, tak jak nam się wydaje, znaczy nic się nie sprzeciwia tym prawom, tak jak jest model standardowy cząstek elementarnych, nie ma żadnego jak gdyby powodu, czy żadnej obserwacji, która by jemu przeczyła i nie ma żadnej obserwacji, która by podważała ogólną teorię względności Einsteina, czyli teorię grawitacji Einsteina. Więc te dwie teorie są niesłychanie silnie potwierdzone. Wiemy, że nie są ostatnim słowem te teorie, ani jedna, ani druga. W związku z tym, natomiast mówić o rzeczach tak, że potrafiłbym to obronić, prowadząc semestralny wykład na podstawie tego zdania. I to jest niebywale trudne. Znaczy to bardzo często w książkach, które ja widziałem, przekracza się tę granicę. Albo się upraszcza, tak, że to jest nieprawda po prostu, albo hipotezy się sprzedaje jako ugruntowaną wiedzę. I ja staram się tego uniknąć, ale muszę Państwu naprawdę zapewnić, że to wymaga gigantycznej pracy, żeby takich nieprawd czy półprawd o nich nie opowiadać. Także to jest bardzo trudne. Mówić tak prosto, jak to możliwe, ale nie prościej. Bardzo często spotyka się albo, ale nie prościej, albo wręcz fałsz. Żeby dać pojęcie, co z tego wynikło w praktyce, to opowiem taki aspekt pojawienia się tej książki, który byłby wstydliwy, ale jak się to opowie jako anegdotę, to właściwie można by potraktować to jako po prostu, że zgadza się rzymskie powiedzenie habent sua fata libelli, czyli że i książki mają swoją historię. Mianowicie myśmy, bo Krzysztof też podpisał tę samą umowę. No, zobowiązali się, że ta książka powstanie w ten sposób, że przez lato roku 2021, ile pamiętam, sobie porozmawiamy, tam w czerwcu, lipcu i sierpniu paręnaście rozmów. We wrześniu redakcja, w październiku druk, na Boże Narodzenie będzie książka, która ukazała się w związku z tym półtora roku później. No bo się okazało, że na etapie redakcyjnym to rzeczywiście to była ciężka praca naprawdę. Przede wszystkim Krzysztofa, moja też odrobinkę. I Iwony Pawłowskiej, która włożyła w to gigantyczny wysiłek, będąca humanistką, ale naprawdę szapoba. Tak, bo cały czas założenie było, że to nie jest książka dla fizyków, to jest książka dla nie fizyków, dla książka dla humanistów, którzy chcą się dowiedzieć, o co chodzi generalnie rzecz biorąc. Żeby pokazać, że z tym, o co chodzi, jest jakiś problem, ponieważ ta fizyka z tych ostatnich 118 lat jest po prostu nieintuicyjna, tak bym to określił najłagodniej, to może zacznijmy od tego, że fizyka, której się uczyliśmy wszyscy w szkole, ta fizyka przedeinsteinowska, bo w gruncie rzeczy o fizyce Einsteina i późniejszej to
przynajmniej jeżeli się nic nie zmieniło od czasu, kiedy chodziłem do liceum, do klasy matematyczno-fizycznej, na wszelki wypadek zaznaczę, to się tam wspominało o tym w ostatnich tygodniach przed maturą, że coś takiego jest. No to na podstawie tych lekcji zwykle dochodzi się do wniosku, że praca fizyka polega na tym, że jest ileś danych empirycznych, ileś danych doświadczalnych, no i potem fizyk się temu przygląda i zastanawia się, jak to wszystko zebrać, co z tego, jaki z tego wniosek można wyciągnąć. Otóż Krzysztof uświadomił mi, że od 118 lat jest dokładnie odwrotnie. Znaczy, że najpierw jest teoria, a potem się sprawdza, czy to w ogóle, czy to w praktyce coś z tego wynika. No i to jest właśnie to platońskie podejście, o którym mówiłem. Mianowicie od czasów Einstein bardzo to podkreślał, że tak się rozwija fizyka i tak się według niego powinna rozwijać fizyka. I de facto te największe dwie teorie, czyli teoria względności, to jest zresztą bardzo złą nazwą, bo to ona sugeruje, że w ogóle wszystko jest względne, co jest kompletną nieprawdą, no ale zostawmy. Teoria względności Einsteina i mechanika kwantowa powstały de facto nad czystą kartką papieru. To znaczy, to nie jest tak, że było jakieś wielkie, ogrom obserwacji. W przypadku grawitacji no były obserwacje, które wskazywały na to, że teoria newtonowska jest świetna. No, można wyjaśnić ruch Księżyca wokół Ziemi, Ziemi wokół Słońca, spadanie kamieni. No, wszystko da się wyjaśnić. I nagle przychodzi Einstein, który mówi, że tu trzeba zacząć od pewnej idei, pewnej symetrii, którą zakładamy, że nasz świat posiada. I założył tę symetrię. Na szczęście okazało się, że formalizm matematyczny stworzył wcześniej Bernhard Riemann, 50 lat wcześniej. W związku z tym mógł wykorzystać formalizm matematyczny i stworzył swoją teorię, zakładając tę symetrię. To, czy to później będzie opisywało grawitację, to na razie nie. Oczywiście jego pewne wskazówki były, jak tę symetrię wybrać, ale wybrał tę symetrię. Napisał teorię, korzystając właśnie z formalizmu Riemanna i dostał równania, według mnie najpiękniejsze równania w fizyce klasycznej w każdym razie. No po prostu ekstatycznie piękne są, to jest jedna linijka. I jak je dostał, to on stwierdził, no to teraz sprawdzę, czy one rzeczywiście odpowiadają grawitacji. No jak tam jest pole grawitacyjne słabe, powiedzmy w tej sali, no to faktycznie okazało się, że odpowiadają newtonowskim równaniom, czyli tam elipsy, prawda, są, czy trzy prawa Keplera odtworzył. I jeszcze jedną rzecz okazało się, że w tych równaniach jest obrót peryhelium Merkurego. To było coś, co znowu trzeba absolutnie pochylić się z szacunkiem i zdjąć kapelusze. Mianowicie obserwacje Merkurego w XIX wieku były tak dokładne, że ludzie byli w stanie stwierdzić, prawda, bo prawo Keplera mówi, że gdyby nie było innych planet, a Słońce było punktem, to każda orbita byłaby idealną elipsą. I tak by się, nieskończoność by to trwało. To jest takie newtonowskie prawo. Natomiast ludzie stwierdzili, że tak naprawdę ta elipsa to jest taka rozetka, która, znaczy tak, ona się bardzo powoli obraca, i obraca się 1500 sekund kątowych na stulecie, czyli pół stopnia, więc to jest mniej więcej średnica Księżyca, to jest pół stopnia kątowego na niebie, na stulecie. Proszę zwrócić na to uwagę. Natomiast na kartkach papieru ludzie zaczęli liczyć, ponieważ to nie jest, Merkury nie jest jedyną planetą, jest jeszcze Wenus, Ziemia i tak dalej, które obracają się w innym tempie, i byli w stanie zobaczyć, że z tych 1500 sekund kątowych 1460 mniej więcej da się wyjaśnić wpływem przede wszystkim Wenus. Ziemia mniej wpływa. No więc, a zostaje 40 sekund kątowych. No to już w ogóle to jest nic. No 40 sekund kątowych, no to jest, prawda, jedna mniej niż minuta kątowa, czyli mniej niż 1/60 stopnia. I stwierdzili, że nie wiedzą, dlaczego tak jest. Próbowano dodać jeszcze jakąś planetę między Merkurym a Słońcem, planetkę małą, która by uzupełniła te 40 sekund. To się nie udało.
I no, zostawiono to. I wtedy Einstein zobaczył, że z jego równań wynika te 43 sekundy kątowe na stulecie, wynikają z jego równań, co nie wynika z newtonowskiej grawitacji. Już wiedział, tak, to jest to. Ale proszę zwrócić uwagę, że pisząc te równania, on tak naprawdę najpierw założył symetrię, potem je napisał, a po drugie, w tym 1915 roku, kiedy to napisał, nie wiedział, że w tych równaniach są czarne dziury, rozszerzanie się wszechświata, akrecja materii na galaktyki, fale grawitacyjne odkryte dopiero 8 lat temu. On nie wiedział, to znaczy to jest kompletnie inny sposób podejścia. Zakładamy symetrię świata, dostajemy teorię czy równania i my nie wiemy, co w tych równaniach jest. To znaczy czekamy na przyszłe odkrycia. Podczas kiedy takie arystotelejskie podejście, zbieramy ogromną masę obserwacji i dopasowujemy do tego model czy teorię, która te obserwacje wyjaśnia. To jest kompletnie inny sposób. To jest to przekonanie, że te prawa fizyki, które rządzą tym, są pierwotne, a świat, który nas otacza, jest wtórny. I one są pierwotne, jeżeli my wykryjemy zasadę dotyczącą praw świata, to my powiemy znacznie więcej o świecie niż obserwując świat, ponieważ tu tylko będziemy mieli do dyspozycji te obserwacje, które mamy, a tam mamy dostęp potencjalnie do całkowicie nowych rejonów. Tak samo powstała mechanika kwantowa. O ile schrödingerowska mechanika kwantowa dałoby się pewnie ją jakoś tam wymyślić, o tyle macierzowa mechanika kwantowa, czyli to, co Heisenberg zaproponował, a Born i Jordan wprowadzili, jest kompletnie nieoczywista. Czy z niczego nie wynika. To jest stwierdzenie, że to, co w fizyce zwykle, jakbym kulkę puścił po stole, to bym powiedział, a ja muszę znać jej prędkość, trzy liczby i położenie, trzy liczby i to jest opis kulki. A Heisenberg przychodzi i mówi, nie, nie, z położeniem i z prędkością, czy tam z pędem, są związane nieskończone macierze, czyli takie kwadratowe, znaczy kwadratowe, można powiedzieć kwadratowe, no nieskończone macierze. No kompletne, to w ogóle nie wiadomo skąd to miałoby wynikać. Przypisanie zamiast sześciu liczbom nieskończenie wielu liczb. No, no więc to jest ten pomysł, który jak gdyby najpierw jest czysta kartka papieru, jest pomysł i dopiero wtedy my z tego patrzymy, czy pomysł się zgadza. Jak zawsze oczywiście na ogół się nie zgadza, tylko geniuszom się zgadza. Ale jak już się zgodzi, to wtedy jesteśmy w kompletnie innej sytuacji. My przewidujemy rzeczy, których ani nie obserwowaliśmy, ani być może nie zaobserwujemy przez następne 300 lat. I to jest to, co wyróżnia to platońskie podejście. Także to przejście od Arystotelesa do Platona w wieku XX, dzięki przede wszystkim Einsteinowi, jest niebywałą zmianą, której niestety, jak powiedział Jurek, nie ma w szkole. Ale to w takim razie dopytam i to jest jedno z tych pytań, które właśnie nie ośmieliłem się zadać w czasie naszych rozmów. Nie ma go w tej książce, więc Państwo będziecie teraz beneficjentami tego, że teraz się ośmielam, bo to niezręcznie zapytać fizyka teoretycznego o to, ale czy z tego, czy jeżeli się w ten sposób uprawia fizykę teoretyczną, to czy to nie oznacza, że w gruncie rzeczy fizyka ta poeinsteinowska to jest przede wszystkim wielkie cmentarzysko idei, które się w końcu nie sprawdziły w praktyce. No z całą pewnością, znaczy najbardziej przydatnym urządzeniem czy w pracy fizyka teoretyka jest kosz na śmieci. Bo tam ląduje absolutna większość pomysłów, i to mogę po sobie powiedzieć to, absolutna większość pomysłów, to nie tylko nawet geniusz największy według mnie, który obecnie istnieje, jeszcze pracuje w fizyce, czyli Roger Penrose z Oxfordu, to jest największy fizyk matematyczny. To jest ostatni człowiek, którego znam, który jest klasy Einsteina, Schrödingera, Pauliego, Diraca, Heisenberga, to jest Roger Penrose, z którym mam przyjemność pracować od kilku lat. Otóż nawet on, no przecież ja mam setki już maili wspólnych, rozmawiamy telefonicznie i tak dalej, bardzo wiele pomysłów się nie sprawdza po prostu, nawet geniuszowi tej klasy. Także i tutaj warto powiedzieć, po co teoretykowi jest świat, który nas otacza.
Bo skoro to wszystko można na kartce papieru zrobić, no to po co mi jeszcze to sprawdzać cokolwiek? No i tutaj jest różnica między fizyką a matematyką. Mianowicie matematyk, jak zrobi pewne założenia, to wyprowadza tam wszystkie twierdzenia z tych założeń i tak dalej, i tak dalej. Jak już je wyprowadzi, to idzie do domu, jest zadowolony, spełnił swoją rolę, jest absolutnie spełniony. Fizyk, jak założy pewne założenia dotyczące chociażby tego świata, to jak założy pewne założenia, wyprowadzi z nich teorię, to potem musi wyjść na zewnątrz i zobaczyć, czy ona opisuje świat. I to jest ten poziom meta, to jest ten poziom spojrzenia na teorię, którego nie ma w czystej matematyce i nie ma w filozofii. Prawda? W filozofii również można być cynikiem, stoikiem albo coś i przez 2500 lat nic się nie zmienia. Znaczy nikt nikogo nie przekona. Podczas kiedy tutaj mamy sprawdzenie i musimy zmodyfikować założenia. I dlatego, znaczy, i po to nam jest potrzebny świat, że nie, bo gdybyśmy byli nieskończenie mądrzy, może na szczęście nie jesteśmy, gdybyśmy byli nieskończenie mądrzy, to byśmy na tej kartce wyprowadzili wszystko i stwierdzili, tak, to jest spójna teoria. W związku z tym ja wierzę, że nasz świat jest opisywany przez jedyną spójną teorię, jaka istnieje. To znaczy, to nie jest tak, że Bóg miał wybór. Nie, jest jedyna spójna teoria. I teraz, ponieważ nie jesteśmy nieskończenie mądrzy, to jak zaproponujemy niewłaściwą symetrię, to może nam się niby wszystko zgadzać, ale tak naprawdę nie widzimy jej niespójności. Ona gdzieś jest, tylko że z powodu naszych ograniczeń jej nie widzimy. Więc wychodzimy na zewnątrz z tej piwnicy, gdzie zapisaliśmy te 100 miliardów kartek, wychodzimy i mówimy, no nic się nie zgadza, czyli gdzieś jest niespójność, której my nie widzimy. I dlatego eksperymentalne potwierdzenie czy też zaprzeczenie jest ostatecznym kryterium, bo to jest porównanie z czymś, co jest na pewno spójne. I nowa teoria, tak jak teoria grawitacji Einsteina, zastąpiła teorię grawitacji Newtona. W zasadzie nic z niej nie zostało, z teorii Newtona. To ona, ponieważ przewiduje zjawiska, których newtonowska grawitacja nie przewidywała, jest bliższa tej spójności. Natomiast my nie mamy dostępu do tych prawdziwych praw, do tych platońskich praw. Możemy tylko, w związku z tym trzeba odróżniać, jak ja mówię o prawach tych platońskich, idealnych, obiektywnych i tak dalej, mówię o tych prawdziwych prawach, o których nie znamy. Natomiast nasze zrozumienie, nasze odkrycia doprowadzają nas coraz bliżej, ale to są te nasze prawa, które mogą zostać zastąpione. I to nie są jeszcze te platońskie idee obiektywne. Czyli jako humanista zrobię przypis, że jest trochę tak jak w wierszu Norwida Ogólniki i w jego teorii, że taką prawdę ostateczną to ewentualnie u kresu czasu będziemy w stanie wypowiedzieć. Natomiast na razie jesteśmy na etapie takich asymptotycznych przybliżeń do tego, co jest naprawdę. I że tak się zbliżamy, ale czasami się cofamy w tej drodze, czy to jednak jest postęp? Znaczy, co gorsza, nawet gdybyśmy odkryli to prawdziwe prawo, no przypadkiem nam się udało. Nie będziemy pewni tego. To nie będziemy wiedzieli o tym. Bo nie będziemy wiedzieli, czy kiedyś któryś obserwacja nie powie, no zaraz, ale tutaj to trzeba. W związku z tym nie mamy szans mówić o prawach, tych prawdziwych prawach, pisanych dużą literą, nie mamy szans o nich kiedykolwiek stwierdzić, tak, te nasze prawa są ostateczne. Teraz rozumiem odpowiedź twoją na moje pytanie, które w pewnej chwili zadałem. Czy nie, fizyk się nie obawia, że nadejdzie w XXI, a może w XXII, a może w XXIII wieku taki przełom jak przełom einsteinowski, który no, zmiótł tę fizykę, która już pyszni fizycy w końcu XIX wieku mieli wrażenie, że za chwilę to będzie kompletna nauka. I ku mojemu zdumieniu mój znakomity rozmówca powiedział, ale my jesteśmy pewni, że się mylimy i na pewno coś takiego nastąpi.
Ale w takim razie chciałem cię zapytać, bo to jest pytanie, które obawiam się, że jest bardzo w tej chwili ważne, że skoro może się okazać, że nawet geniusz Einstein się jednak mylił, że coś przekracza geniusz, nie wiem, Heisenberga i kolegów, że to się stanie, to wszystko, co powstało, co nam tłumaczy świat, okaże się tylko kiepskim przybliżeniem, to w jaki sposób odróżnić w takim razie naukę od paranauki, która w internecie cały czas mówi, naukowcy nie zwracają uwagi na to, że ale przecież. Czym to się różni? Jak to oddzielić jedno od drugiego? Bo to oddzielenie jest chyba niezwykle nam potrzebne w tej chwili. Znaczy tutaj trzeba bardzo mocno powiedzieć, że zastąpienie teorii Newtona przez teorię Einsteina to nie znaczy, że równań i obserwacji, które wyjaśniała teoria Newtona, one stają się nieważne, bo to koncepcyjnie zostało kompletnie zmienione, natomiast ten cały gmach obserwacji przez jakąkolwiek nową teorię musi być od nowa wyjaśniony i pokazany, że to my nie możemy powiedzieć, a wyjmujemy sobie tę cegłę i od tej pory mówimy o innej teorii. Nie, jest gigantyczny gmach obserwacji, który każda nowa teoria musi najpierw powiedzieć, zgadzamy się, umiemy je wyjaśniać. Nie dyskutujemy, on po prostu tak samo teoria einsteinowska, chociaż koncepcyjnie kompletnie zmieniła nasze myślenie o grawitacji, to przy słabych polach grawitacyjnych sprowadza się do teorii Newtona. W związku z tym to jest bardzo duża różnica. Jak ktoś przyjdzie i powie, no nie wierzę w grawitację, tak, to powinno być inaczej. Po pierwsze, ja zawsze mówię, trzeba wystawić na którymś piętrze za balkon i w drodze do szpitala stwierdzi, że się mylił, więc to nie jest tak prosto. I to jest ten element sprawdzenia, to znaczy jak ktoś chce coś poprawić, zmienić, musi wyjaśnić wszystko, co do tej pory było i wskazać, ale tutaj albo obserwacje istnieją, albo będą zrobione, gdzie się te teorie będą różnić. A nie można po prostu zaproponować czegoś i mówić, ja od tej pory będę prościej tłumaczył świat. No bo to trzeba najpierw te miliardy obserwacji wytłumaczyć. Podobnie jak na przykład ktoś mówi o nowej cząstce elementarnej. Teraz w CERN-ie zderza się 40 milionów razy na sekundę zderzają się protony. Z każdego zderzenia jest mniej więcej 200 cząstek powstaje. I to wszystko jest tłumaczone no, bez odchyleń przez obecną teorię cząstek elementarnych. Więc jak ktoś chce ją czymś zamienić, to te 40 milionów pomnożone przez musiałby wyjaśnić i powiedzieć, tak, to ja rozumiem, ale tutaj mamy nowy efekt, którego albo obserwujemy go, albo będziemy obserwować i dlatego to jest niebywale trudne. Znaczy wprowadzenie czegoś nowego do obecnego gmachu fizyki jest niebywale trudne, bo mamy naprawdę zyliony obserwacji, które na razie się ze wszystkim zgadzają. Oprócz niektórych rzeczy, które wiemy, że na przykład ta teoria musi kiedyś być zastąpiona. Chociażby to, że we wczesnym wszechświecie nie powstałaby nadwyżka materii nad antymaterię taką, jaką obserwujemy. My jesteśmy tą nadwyżką, to zawsze powtarzam, jest to dość ciekawe, mianowicie we wczesnym wszechświecie była całkowita równowaga pomiędzy powiedzmy elektronami i pozytonami, kwarkami i antykwarkami. Była absolutna równowaga, było ich tyle samo. I w pewnym momencie nastąpił proces, który się albo nazywa bariogenezą, albo leptogenezą, w których pewne procesy prowadzące do powstania elektronów powiedzmy, były odrobinkę szybsze niż te, które prowadziły do powstania pozytonów. I nastąpiła mała nierównowaga pomiędzy elektronami a pozytonami, gdzie mała oznacza, że na powiedzmy miliard pozytonów było miliard elektronów plus jeden. I ten plus jeden to jesteśmy my, gwiazdy, gaz międzygalaktyczny, to jest to jeden. Wszystko inne zanihilowało, dlatego fotonów jest bardzo dużo we wszechświecie. Natomiast my gdyby ta pomyłka była, nie plus jeden, tylko plus, że nie na miliard, tylko na tysiąc miliardów, nas by nie było.
bo materii byłoby tak mało, żeby nie utworzyły galaktyk, ani gwiazd, ani niczego. A z kolei gdyby nie było nie na miliard, a na milion, materii byłoby tak dużo, żeby to skolapsowało. Także my zależymy od takiego na dziewiątym miejscu po przecinku takiej małej nierównowadze. Jak się mówi o Einsteinie, o teorii względności, czy o mechanice kwantowej, no to rzeczywiście działa na wyobraźnię od razu wejście w obszar albo super taki no, ogromnych wielkości kosmicznych, albo tych no, takich mikroskopijnych. Ale powiedzmy może, bo przyznam, że to rzuciłeś mimochodem w książce i ja z pokerową miną to przyjąłem, mam nadzieję, że skutecznie. Ale wspomniałeś o tym, że te teorie mają także są wykorzystywane czysto praktycznie. Znaczy na przykład, że jeżeli korzystamy z GPS-ów, to by nie mogło działać, gdybyśmy nie znali teorii Einsteina szczególnej. I ogólnej szczególnej, ale myślę tutaj o różnicy czasu, więc to i ta. Więc może powiedzmy o tym, w jaki sposób w życiu praktycznym jesteśmy także dla naszego życia praktycznego także są dobrodziejami Einstein i Planck, powiedzmy. Znaczy przede wszystkim one, te dwie główne teorie, czyli teoria względności Einsteina, ogólna i szczególna, oraz mechanika kwantowa, w zasadzie tłumaczą wszystko, co nas otacza w świecie materialnym. Ja nie chcę się wypowiadać o życiu psychicznym, powiedzmy, bo nie wiem, czy fizyka go opisuje do końca, czy nie. Ale jeżeli tak się zastanowimy, no to ja bym chciał na przykład, jak się przyglądam, nie wiem, tej szklance, przyglądam się, tutaj jest ten stół. I teraz chciałbym się zapytać, dlaczego on jest taki brązowy, tak? No odpowiedź, bo ktoś go pomalował, albo drzewo było takie. Otóż jak ja zapytam o jakikolwiek fakt, który nas otacza i doskrobię się do końca, to muszę napotkać mechanikę kwantową. To znaczy to z mechaniki kwantowej wygląda, że on ma taki kolor. Z niczego innego. Znaczy to wynika. Wynika, dlatego że ten kolor jest spowodowany przez to, że pewne poziomy energetyczne barwników, które tu są, mają, absorbują pewne długości fal, a innych nie absorbują. Ale dlaczego absorbują? Dlatego, że rozwiązując równanie powiedzmy Schrödingera, dostalibyśmy pewne poziomy. A dla wody byśmy nie dostali poziomów, które różnią się o światło widzialne, więc jest przezroczysta. Dlaczego to w ogóle jest twarde? Tak? No, ponieważ oddziaływania atomów są takie, że poziomy energetyczne wymagają bardzo dużego nacisku, żeby je zerwać. To znowu jest mechanika kwantowa. Jeżeli byśmy powiedzieli na nanosekundę, zawieśmy mechanikę kwantową. Tak, zobaczmy, jakby było klasycznie. To nas natychmiast nie ma. Wszystko ginie w błysku, mianowicie elektrony zaczynają na jądro spadać. Tylko dzięki temu, że mechanika kwantowa zabrania tego, my jesteśmy stabilnymi obiektami. W związku z tym tak naprawdę wszystko, odkąd to poznałem, to patrzę na świat kompletnie inaczej. Znaczy to jest, ja widzę tu działanie tej mechaniki kwantowej wszędzie. To nie jest fact of life, że to jest twarde. Tylko trzeba zobaczyć, czy wiązania mają poziomy energetyczne takie, które umożliwią przesunięcie tego, czy nie. Tu w wodzie wiązania wodorowe są takie, że może się przesuwać woda, ale próba ściśnięcia już powoduje takie wyskoczenie poziomów energetycznych, że woda jest praktycznie nieściśliwa, prawda? Bo to tak gwałtownie. No więc widzi się to tak inaczej świat, jak się to pozna. Także mówienie, co by było, gdyby była mechanika klasyczna, to w ogóle nie byłoby kogokolwiek, kto by zadał to pytanie, bo by nas nie było, no po prostu. No więc, znaczy waga i ranga tego jest absolutnie fundamentalna. Wspomniałeś już o tym, że zastanawiasz się, czy fizyka tłumaczy także życie psychiczne. Mam wrażenie, że od kilkunastu lat w Polsce, od kilkudziesięciu lat chyba w takiej skali no, kultury powiedzmy euroamerykańskiej, fizycy, ufam, że z pewnym zakłopotaniem, znaleźli się znowu w samym środku takiego sporu światopoglądowego, który się zaczął w oświeceniu.
sporu, który się kiedyś nazywał rozum czy wiara, a współcześnie już bez niuansu mówi się nauka czy religia. Tak, żeby krótko zrekapitulować z punktu widzenia humanisty, no to pod koniec XX wieku, powiedzmy w latach 70., 80., kiedy no ja wchodziłem jakoś w życie poza interesowaniem się plastikowymi samochodzikami, no to ten spór wydawał się zakończony takim rozejmem, takim zawieszeniem broni, gdzie sąsiedzi tak się niespecjalnie lubią, ale nie robią wycieczek. Znaczy tam harcownicy się zdarzali. No ja pamiętam, ja byłem jako młodzieniec ministrantem, że w moim parafialnym kościele była taka wystawka Uczeni o Bogu, która niewątpliwie sugerowała, że właściwie naukowiec porządny to musi wierzyć w Boga, najlepiej rzymskokatolickiego. Potem się zresztą zorientowałem, że przynajmniej część cytatów, które tam były, to były albo apokryfy, albo wyrwane rzeczy z kontekstu. Z drugiej strony no, pamiętam też dobrze wspierany przez jednak władze komunistyczne takie deklaracje ateistów, że właściwie no, światopogląd ateistyczny jest naukowy, a cała reszta to jest ciemnota, ale to były jednak harce. I to chyba ze sprawą Richarda Dawkinsa i nowego ateizmu z lat 90. zostało ten rozejm, to zawieszenie broni zostało zerwane. Nie tak dawno, dwa tygodnie minęły chyba, spotkaliśmy się na takim spotkaniu na festiwalu Gór Literatury w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie nazajutrz po tym spotkaniu o naszej książce musiałeś ścierać się ze znakomitym zresztą filozofem profesorem Woleńskim, który no, odczuwał głęboką niechęć do używania przez ciebie słowa transcendencja. Mówię o tym wszystkim dość długo, ale żeby poprosić cię, żebyś powiedział, jak się ty czujesz na tym froncie pomiędzy tymi radykalnymi ateistami, którzy uważają, jak przyzwoicie oświeceniowcy, że religia jest absolutnie dzieciństwem ludzkości i należy ją porzucić, a z drugiej strony są chyba mniej głośni, ale przecież też istniejący wciąż ludzie, którzy twierdzą, że za pomocą fizyki można dojść do twierdzenia o istnieniu Boga. A twój stosunek do tego wszystkiego wydaje mi się zniuansowany i przez to niezwykle intrygujący. No więc, najpierw chciałbym stwierdzić, że chyba w naszej rozmowie ani razu nie użyłem słowa Bóg w tej książce, ani razu. Ja konsekwentnie twierdzę, że fizyka dotyczy świata materialnego i pytanie, czy świat materialny jest wszystkim, to znaczy, że nie ma nic poza światem materialnym, to jak podkreślałem w naszej rozmowie, ja zawsze mówię, że jest albo prymarne tak, transcendencja istnieje, albo prymarne nie, transcendencja nie istnieje. Używam tylko i wyłącznie słowa transcendencja, prawda, transcendere, coś, co przekracza świat materialny. Ale odpowiedź na to pytanie tak czy nie jest czysto intuicyjna, niedowodliwa. Nie wiem, dlaczego jedni ludzie czynią to prymarne, założenie prymarnego tak, a inni prymarne nie, ale żadne z nich nie jest ani bliższe nauce, ani dalsze od nauki, dlatego że nauka, w tym sensie fizyka, ona po prostu opisuje świat materialny i teraz opisuje to w taki sam sposób dla kogoś, kto uczynił to prymarne, to założenie prymarnego tak i dla kogoś, kto uczynił założenie prymarnego nie. Znam znakomitych fizyków, którzy uczynili założenie prymarnego nie i znam równie znakomitych fizyków, którzy uczynili założenie prymarnego tak, to znaczy w opisie fizyki nic się nie zmienia. To jest opis świata materialnego, który musi być spójny, zgodny z matematyką i tak dalej, i tak dalej. Tu to założenie nic nie zmienia. Natomiast w momencie, kiedy my się pytamy o to, co to przekracza, to ja oczywiście przestaję być fizykiem. To znaczy ja nie mogę mówić jako fizyk o czymś, co przekracza domenę fizyki. I teraz, jeżeli uczyniłem to założenie, to znaczy ja dla mnie, jak widzę to niebywałe, ekstatyczne piękno praw fizyki, to dla mnie z powodów nie wiem jakich, estetycznych, czy historycznych, czy rodzinnych, to wskazuje na istnienie transcendencji. Ja nie mówię Boga,
bo Bóg niesie ze sobą konotacje, o których w ogóle nie mogę powiedzieć z punktu widzenia fizyki. W związku z tym ja mówię, dla mnie to wskazuje, a dla innych nie wskazuje. Ale to nie ma tu żadnej naukowości w przyjęciu jednego czy drugiego. Oczywiście przyjęcie jednego czy drugiego w zasadzie zmienia znaczenie świata. Znaczy, jeżeli ja odkryję przepiękne prawo, to ktoś, kto powiedział prymarne tak, to jest odbicie tej doskonałości, tejże transcendencji, a ktoś, kto powiedział prymarne nie, ono jest takie, jakie jest, no i rządzi światem. Ale w tym nie ma żadnej. W związku z tym ja tutaj, żeby nie mieszać rzeczywistości, w naszej rozmowie, czy dobrze wiesz, nigdy nie wszedłem na teren, którym jest etyka, którym jest, prawda, aksjologia, jakiś system wartości założony, czy też transcendentny, czy nietranscendentny. Nigdy na to nie wszedłem. Powiedziałbym, że z mojego estetycznego pewnie, czy rodzinnego punktu widzenia, wolałbym, żeby etyka miała źródła transcendentne. Ale jaka jest ta etyka, oczywiście nie wiem. Dlatego tutaj trzeba bardzo odróżniać, kiedy mówię jako fizyk, bo o tym mogę jakoś tam coś wiem i o tym mogę mówić i mogę uzasadniać to, co mówię. W momencie, kiedy przechodzę na grunt poza światem fizycznym, niektórzy w ogóle na niego nie przechodzą, bo twierdzą, że go nie ma. Znaczy fundamentaliści w fizyce mówią, że nie ma nic poza światem materialnym, że życie psychiczne, nasze odczucia, lęki i tak dalej wynikają w pełni, w 100% ze stanu neuronów w moim mózgu, atomów. Gdybym to wiedział, to bym to wszystko mógł wyjaśnić. Ja tak nie twierdzę, uważam, że tak nie jest, ale to jest moje, nie uważam tego jako fizyk, uważam tego jako człowiek, który w pewnym zakresie zajmuje się fizyką i tutaj stosuje tylko i wyłącznie metody przynależne fizyce, które są identyczne z kimś, kto powiedział prymarne nie i powinien używać dokładnie tych samych metod. Więc tutaj kwestia przejścia na aksjologię, na epistemologię, na etykę jest przejściem na zupełnie inny poziom rozmowy, w którym ja przestaję być fizykiem, i zaczynam być kimś, kto ma swoje poglądy, prawda, światopoglądy. Tu warto powiedzieć, że istnieją pytania nawet dla ludzi, którzy powiedzieli prymarne nie, których nie znajdzie się odpowiedzi wewnątrz fizyki, na przykład dlaczego świat jest poddany prawom. Najpierw dlaczego istnieją prawa fizyki? Istnieją, bo istnieją, jeden powie, a drugi no stoi za tym jakaś transcendencja, a drugie pytanie, dlaczego istnieje świat poddany tym prawom. Ja tutaj znowu chciałbym podkreślić, że dla mnie stworzenie świata to jest stworzenie praw fizyki, a nie stworzenie tego świata. To jest wtórne dla mnie. I w związku z tym pytanie, wiązanie jakichkolwiek, nie wiem, księgi rodzaju czy cokolwiek z fizycznymi wyobrażeniami stworzenia świata jest absurdalne dla mnie. Dlatego, że jak już istnieją prawa fizyki, no to kiedyś może dlaczego on powstał? Znowu pytanie Laplace'a, dlaczego jest coś, a nie nic? On pytał o świat, który nas otacza, a nie o prawa. Jest pytaniem no, istotnym, ale wtórnym. Znaczy dzięki temu my istniejemy, ale jak gdyby pierwotne są prawa fizyki i ponieważ my istniejemy i prawdopodobnie dla mnie istnieje transcendencja, w związku z tym same prawa fizyki nie wyczerpują moich pytań o świat, ale pytania, dlaczego istnieje jedno i dlaczego istnieje świat im poddany, jest pytaniem, na które nauka nigdy nie odpowie. Ona korzysta z tego, że świat jest poddany prawom, bo szuka tych praw i odkrywa te prawa. Ale dlaczego jest to możliwe, a nie ma chaosu wbudowanego, który byłby nigdy niewyjaśnialny w żaden sposób, to nie wiadomo. Ponieważ już chyba po raz trzeci dzisiaj padło zapewnienie o ekstatycznym pięknie równania Einsteina, to ja może zrobię przypis, że po tym jak to po raz pierwszy z ust Krzysztofa usłyszałem, wyświetliłem sobie w internecie to równanie, długo się mu przypatrywałem. No i wyobraziłem sobie, znaczy uświadomiłem sobie, że jestem prawdopodobnie w podobnej sytuacji, w której byłbym, będąc w wieku wczesno-przedszkolnym, kiedy zachwyciłem się piosenką Biedroneczki są w kropeczki,
Gdyby ktoś mi zaproponował docenienie piękna, nie wiem, no Schönberga raczej jakiegoś utworu, no prawdopodobnie też bym nie zauważył. Więc tak jakby Państwo chcieli się przekonać, że to, co jest ekstatycznie piękne, to chyba jest to jednak piękno dostępne po wielu latach studiów, mam wrażenie. Ponieważ chciałbym zostawić czas na Państwa pytania, to mam jeszcze jedno pytanie do Krzysztofa. Mianowicie wspominałem już o dziejach tej książki. W rezultacie myśmy skończyli, ostatnia nasza rozmowa była, jeśli dobrze pamiętam, w końcu sierpnia 2021 we wrześniu, roku, może na początku września. No to jest, to są dwa lata już prawie, a fizyka się jednak rozwija chyba bardzo gwałtownie. Otóż chciałbym zapytać, czy coś się zmieniło? Znaczy, zwłaszcza w tych kwestiach, które no, kończymy tak, że powieściopisarz by jednak się nie zdecydował na takie urwanie wątków, mianowicie ty tam deklarujesz, że czekasz na potwierdzenie pewnej koncepcji, którą macie z Penrose'em i czekasz na potwierdzenie pewnej koncepcji, którą macie z Hermanem Nicolai. Coś wiadomo, czy dalej czekamy? Znaczy dwiema równoległymi ścieżkami, jak gdyby, znaczy zajmuje się dwiema równoległymi dziedzinami, mianowicie jedna z nich to jest z Rogerem Penrose'em, gdyby badamy jego propozycję, że przed naszym wszechświatem był poprzedni wszechświat, to nie jest wieloświat. My absolutnie odrzucamy ideę równoległych światów. My mówimy, że przed naszym był poprzedni i po naszym będzie następny. I próbujemy jak gdyby znaleźć ślady w naszym wszechświecie po poprzednim wszechświecie. I piszemy pracę, no już prawie dwa lata już teraz, także jesteśmy w kontakcie stałym. Mamy jeden kłopot cały czas i ten kłopot, no to jest niezwykle miłe rozmawiać z absolutnym geniuszem, ale chciałbym jednak kiedyś go rozwiązać, ten problem. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest właśnie z tym Hermanem Nicolai, czyli dyrektorem Maxa Plancka w Poczdamie. Zaproponowaliśmy taką nowe podejście do związania grawitacji i cząstek elementarnych przez tak zwaną N równa się 8 supergrawitacji i przewidujemy tam istnienie nowych, bardzo, bardzo ciężkich cząstek. I mamy nadzieję, wypuściliśmy właśnie to w zeszłym tygodniu pracę na ten temat, że ponieważ w Chinach ma być budowany, jest budowany ogromny detektor podziemny, mamy nadzieję, że on go znajdzie, to znaczy znajdzie te cząstki, one będą bardzo charakterystyczne. Znaczy ta tak zwana sygnatura, o tym się mówi, będzie tak charakterystyczna, że żadna inna cząstka znana nie może wyprodukować takich błysków w tej kuli 38-metrowej, która tam jest teraz napełniana scyntylatorem. Także no czekam, to w przyszłym czerwcu to się zacznie i to będzie wskazówka, i w którym kierunku odejść z modelu standardowego, który do tej pory opisuje wszystko, co wiemy o cząstkach elementarnych. Były różne próby, ale dotychczasowe akceleratory, w szczególności LHC w Genewie, one wykluczyły je w zasadzie, więc nie ma pomysłu i ten nasz pomysł, wydaje mi się, on jest bardzo trudny matematycznie, nie ma matematyki do tego jeszcze, ale to jest, jeżeli by to w tym kierunku poszło, to kompletnie zmieni myślenie, w którym kierunku należy rozszerzać model standardowy. A skądinąd wiemy, że go należy rozszerzać, bo nadwyżka materii nad antymaterią we wczesnym wszechświecie by była zła czy za mała, gdyby był tylko model standardowy. Więc te próby były superstruny, których 17 lat pracowałem, niskoenergetyczna supersymetria, która nigdy mi się nie podobała. Więc były te pewne próby, ale nic z nich na razie nie wyszło. Więc to jest kolejna próba. Jeżeli to zostanie odkryte, no to będzie święto lasu. Proszę Państwa, ja mam, proszę być pewnym, jeszcze sporo pytań, ale chciałbym Państwu oddać teraz głos. Krzysztof, tak? Ja bym chciał, żebyś jednak na moment wszedł na pole etyki. Na marginesie tylko zapytam, chociaż czy oglądałeś Oppenheimera? Jeszcze nie. Okej. Okay. Ale moje pytanie jest tak, bo mówimy Heisenberg, mówimy Borg, mówimy Oppenheimer, czyli ludzie, na których było wielkie ciśnienie polityki, ideologii. Jak to jest dzisiaj, Krzysztofie? Jak
pracując z Penrose'em, mówiąc o Chinach, jak wy się jako współcześni fizycy w tej superlidze odnajdujecie? To znaczy, czy macie takie naciski, czy w ogóle bierzecie pod uwagę te sprawy, które są związane z polityką, wiesz, z tą sytuacją w świecie, czy w tym sensie jest to wieża z kości słoniowej? Znaczy, ja bym powiedział, że tak, że ciśnienie, które było w latach od odkrycia, prawda, przede wszystkim Lizy Meitner, o której się nie mówi, prawda, ona powiedziała, że jądra mogą się rozpadać nie pojedynczo przez neutrony, protony i cząstki alfa, tylko mogą się kompletnie rozpaść. Niestety nie dostała Nagrody Nobla. Bo ona to wskazała właśnie wtedy, w 1938, to było 1939 roku, kiedy ją wygnano z Niemiec. Otóż to ciśnienie wtedy było gigantyczne, dlatego że rzeczywiście widać było, że z tego powstanie broń, która będzie no absolutnie decydująca o wygranej w wojnie. I to ciśnienie wtedy spoczywało na fizyce. Teraz według mnie ciśnienie to spoczywa na biologii. Znaczy manipulacje genetyczne, które są niezwykle potrzebne, no bardzo wiele chcemy, prawda, wyżywić ludzkość, chcemy geny sprawdzać w chorobach i tak dalej, ponieważ, i to jest według mnie znacznie większe ciśnienie, dlatego że jeżeli tu coś nam pójdzie niedobrze, w sensie bakterii, na którą nie będzie żadnego antybiotyku, ponieważ albo coś takiego, która będzie bardzo łatwo przenaszalna, to tu może być kłopot, który jest regenerowany, który się reprodukuje. I to jest dużo, ponieważ to jest czasowo może być nieograniczone, podczas kiedy stworzenie takiej bomby mogło skasować ludzkość, no i wtedy byłoby jednokrotne, państwu już dziękujemy, ale to było jednak ograniczone, to ma ograniczony zasięg. Natomiast tu według mnie problem jest bardziej etyczny, jest w biologii, w dostępności tych czterech laboratoriów, czy iluś na świecie, które mają dostęp do jakichś wąglików, czy do jakichś strasznych zupełnie możliwości zarażania, tu wydaje mi się jest większy problem niż fizyka. Fizyka już stworzyła, znaczy te prawa rządzące fizyką jądrową są znane, w miarę wiadomo, jak to trzeba robić, trzeba to jak gdyby politycznie ograniczać, no tak jak w Iranie czy jakoś tak. Natomiast fizyka już nie stworzyła teraz czegoś jeszcze nowego, jeszcze nowszego, jeszcze bardziej śmiercionośnego, co trzeba ukrywać. Tu wydaje mi się ciśnienie z fizyki zeszło, ponieważ co już było do odkrycia, według mnie już wiadomo, jak to robić. Trzeba to politycznie ograniczać, natomiast według mnie ciśnienie teraz jest bardziej na biologii, genetyce niż na fizyce. Chciałbym zapytać o te pojęcia piękna i doskonałości, których pan użył. Jak pan to pojęcie piękna rozumie, czym ono dla pana jest? Czy ma to coś, czy ma to jakieś powiązanie z estetyką? I pytanie, które chyba jest z tym związane, czy patrząc na takie piękno estetyczne, a więc dzieło sztuki, no i co pan czuje? Czy to też jest mechanika kwantowa dla pana, czy też, no bardzo jestem ciekaw po prostu. Dziękuję. Mianowicie to piękno, ja to nazywam, oczywiście to nie jest piękno związane, nie wiem, z impresjonizmem powiedzmy, które jest dla mnie najsilniej działa. Otóż to piękno, piękny obraz jest wtedy, kiedy nie da się dodać kreski i nie da się odjąć kreski, bo wszystko pogorszy doskonałość tego dzieła. Równania Einsteina, jak się je zobaczy, tam nie można nic zmienić. Nic nie można skreślić, dodać, pominąć, nic. Ani dodać, ani odjąć. I z jednej strony to jest ten fakt, że to jest taki fakt. Z drugiej strony opisuje wszystkie zjawiska grawitacyjne, jakie znamy. Czyli ta prostota, w której nic nie możemy zmienić, jednocześnie ma niesłychanie daleki i szeroki zasięg.
Więc to jest coś, bo gdyby ktoś napisał równanie, no 2 plus 2 równa się 4, no nie bardzo tam coś można zmienić. Ale można powiedzieć, no dobrze, no to to jest coś, często jest używamy, ale to nie jest coś, co obejmuje całą rzeczywistość jakąś, tak? Skądinąd? To należy absolutnie czapkę położyć i w ogóle się ukłonić Grekom, którzy wprowadzili abstrakcję. Dzięki temu w ogóle istnieje jakakolwiek nauka. Dlatego nie było nauki w Chinach i nie było nauki w Indiach. Dzięki greckiemu pojęciu abstrakcji. Więc to 2 plus 2 równa się 4. Jeżeli zrozumiemy, że to nie jest, nie muszę podstawiać dwóch owiec i dwóch owiec, a osobno myśleć o dwóch drzewach i dwóch drzewach, tylko wyabstrahowałem to jako prawo, co zrobili Grecy, to to jest wtedy wielkie. Ale wielkie w tym sensie, że oddzieliłem się od konkretnych obiektów, które o tym mówiły i stworzyłem coś, co jest podwaliną matematyki. Wtedy jest to wielkie, no tak wielkie, że trudno coś większego jak gdyby pomyśleć, prawda? Cała nauka polega na tym, że my oddzielamy się od konkretnych obiektów i zaczynamy, cała matematyka, i zaczynamy operować na abstrakcyjnych obiektach, którym przypisujemy, które mogą być zastosowane tu, tu, tu i tu. Więc w tym sensie 2 plus 2 równa się 4, jak rozumiemy, jako wyabstrahowanie z konkretu, jest wielkim, gigantycznym osiągnięciem. Więc może to był niedobry przykład. Ale w każdym razie, tak samo, nie wiem, równania Maxwella. Jak przychodzi do mnie student, gdzieś tam chce u mnie coś pisać, no ja mówię, to proszę wziąć równania Maxwella, których są 4, i proszę skreślać po kolei dany wyraz. Znaczy 0 wpisywać zamiast czegoś tam. I proszę mi napisać, dlaczego to jest katastrofa. Cokolwiek pan tam zastąpi zerem, to jest katastrofa. I wtedy po pierwsze nabywa się szacunku do równań Maxwella. Po drugie, wiadomo, że bardzo trudno je zmienić. To nie jest tak, że Maxwell między zupą a drugim daniem poślinił ołówek i napisał 4 równania, tylko to jest coś, co niebywale trudno zmienić. I po trzecie, całą klasyczną elektrodynamikę to opisuje. Więc to jest to piękno, że ja nie mogę tam nic zrobić. One są po prostu zadane jak wykute w marmurze wzorzec, który jest no, absolutnym pięknem, do którego ja nie mogę nic tam dopisać czy graffiti na tym robić. W tym sensie rozumiem piękno. Oczywiście na szczęście, jak widzę chociażby impresjonizm czy inne bardzo piękne obiekty w tym świecie, no nie analizuję tego na poziomie równania Schrödingera, prawda, farby, która tam jest użyta, bo to bym zwariował, no to byłbym jakimś nerdem kompletnym, no mam nadzieję nie jestem, no ale czasem mi trudno się oddzielić od tego myślenia, dlaczego to czerwony jest tak czerwony. Choć muszę ci powiedzieć, że parę lat temu stanąłem w Bazylei przed Marcem Chrystusem Holbeina, który przecież no, w dzisiejszych czasach wszystko jest w internecie, no wiemy jak ten obraz wygląda. Dla mnie ważny, bo dzisiaj nie brzmi to najzręczniej, ale jednak Idiota Dostojewskiego pozostaje dla mnie niezwykle ważną powieścią, cokolwiek Dostojewski myślał o carze, Ukrainie i Polakach. I to jest wstrząsający obraz. Otóż w pewnej chwili zacząłem zachowywać się jak nerd, ponieważ z konsternacją zorientowałem się, i ja przepraszam, ja wiem, że to brzmi jak opis jakiejś trójwymiarowej pocztówki z lat 70. XX wieku, ale że jak stoisz w dużej odległości tego obrazu, to się wydaje, że Jezus ma poprzymknięte oczy, a kiedy stajesz z bliska, widzisz, że ma zamknięte. Ja bym bardzo chciał usłyszeć komentarz fizyka, jak u licha Holbein to zrobił, bo naprawdę ja tam łaziłem. W końcu stwierdziłem, że za chwilę strażnik mnie wyprowadzi, bo będzie sądził, że ja przyglądam się, jak można ukraść ten obraz. Znaczy, to jest taka historia, taki film, w którym ktoś tam chciał zrobić absolutnie wierną kopię Vermeera Lekcja muzyki i zbudował takie tak, okno, tam fortepian i tak dalej, i tak dalej. Tak długo się to rozwija. On to wreszcie stwierdził, że musiał Vermeer używać już wtedy znanych optycznych urządzeń, bo nie mógł widzieć wszystkich włosków na tym dywanie, który tam się zlewa. Użył tych optycznych, skopiował,
wyglądało to bardzo, tak cały czas porównywał, góra, dół, to jest na dole to, co malował, a na górze to, co było w rzeczywistości. Namalował, bardzo ładnie to wyglądało, po czym poprosił królową brytyjską, żeby w pałacu Buckingham pozwoliła 10 minut obejrzeć oryginał. I to mówi, że go powaliło na podłogę, do widzenia. To w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co on namalował. Więc to być może jest ten Holbein. Dzień dobry. Jestem? Jestem, super. Dziękuję panie profesorze za wykład. Pierwsze pytanie, właściwie jedno pytanie, a jedno to prośba. Pierwsze pytanie, czy wiemy, jakim cudem tyle energii zgromadziło się w jednym punkcie podczas wielkiego wybuchu? A moja prośba dotyczy tego, czy mógłby pan podać te tytuły niesamowitych książek, które warto przeczytać. Dziękuję. A propos wielkiego wybuchu, to może wyjaśnimy sobie od razu, że takie no dość często spotykane rozumienie wielkiego wybuchu jako skupienie wszechświata do punktu czy do granatu, który wybucha, jest kompletnie fałszywe. Całkowicie, absolutnie fałszywe. Mianowicie, rozszerzanie się wszechświata to nie jest tak, że pewne cząstki są tam w środku, a inne się rozszerzają, nie wiadomo zresztą w co. To ja zawsze daję ten przykład tych mrówek na płacie gumy. Każda mrówka stoi przyczepiona do swojego płata gumy, w ogóle się nie rusza kompletnie. Natomiast ktoś zaczyna rozciągać gumę. Jak rozciąga gumę, to każda mrówka widzi to samo. Znaczy ona nic nie robi, a koleżanki się oddalają. Tak? To jest właściwy sposób rozumienia. To nie jest tak, że ktoś się porusza i w związku z tym wszechświat wybucha jako wybuch czegoś, co się porusza względem czasoprzestrzeni. Absolutnie nie granat. Wszystko jest tak jak mrówki przyczepione również na przykład do powierzchni balonu. Ktoś pompuje balon, to trzeba rozumieć dwuwymiarowo, bo powiedzmy nie mają pojęcia trzeciego wymiaru i mówią, siedzę sobie, trzymam się swojego kawałka, a wszyscy się ode mnie oddalają. Tak? I każda powie to samo. To nie jest, że jedna biegnie, a druga jest w środku. Żadna nie jest w środku tego rozszerzania. Każda widzi to samo i jeszcze zachodzi prawo Lemaitre'a Hubble'a, czyli ta, co jest dalej, rozszerza się szybciej, oddala się szybciej, bo te, co są bardzo blisko, to łatwo sobie narysować kropki na balonie i stopniowo patrzeć, jak szybko oddalają się kropki od jednej wybranej kropki. Jak jest bardzo blisko, oddala się wolno, im dalej, tym oddala się szybciej, proporcjonalnie do odległości, oczywiście modulo krzywizna balonu. W związku z tym tak należy rozumieć, nikt nic nie robi, znaczy są ruchy własne galaktyk, ale są nieistotne, nikt nic nie robi, a przestrzeń puchnie między nimi. To jest rozszerzanie się wszechświata. I wtedy te wszystkie wyobrażenia, a kto jest w środku, a kto jest na zewnątrz, w co to się rozszerza, w ogóle nie mają miejsca. To jest kompletnie fałszywy obraz. Tak należy rozumieć. Wszyscy stoją, a przestrzeń puchnie. To jest właściwy sposób. No ale wy z Penrose'em w ogóle uważacie, że w ogóle nie było żadnego wielkiego wybuchu, tak? Znaczy w tym sensie, że tej początkowej osobliwości nie było, ona musi być inaczej rozumiana według nas. Ona była w pewnym sensie zbliżeniem się do osobliwości, mianowicie nasz wszechświat tak się rozszerza, jest coraz bardziej zimny i pusty i w pewnym momencie my twierdzimy, znaczy Penrose to zaproponował, że jak zostają tylko cząstki bezmasowe, czyli fotony i grawitony, to one nie czują czasu. W związku z tym wszechświat przestaje płynąć czas, bo nie ma zegarów. No i że wtedy wykonujemy tam pewną taką transformację konforemną i rodzi się nowy wszechświat. Więc jak gdyby tego, ale cały czas rozumiemy to, że każdy stoi w swoim punkcie i puchnie przestrzeń i to jest rozszerzanie się wszechświata. Tak należy to rozumieć. I w związku z tym nie ma żadnej energii zgromadzonej w jakimkolwiek punkcie. Energii, po pierwsze, nie ma zasady zachowania energii w ogólnej teorii względności. To jest pierwsza uwaga, więc to, co się w szkole uczymy, że musi być zasada zachowania masy, no w chemii, że energia, nie, w ogólnej teorii względności dla całego wszechświata to nie obowiązuje. Energia może się rodzić z niczego i może znikać. Bardzo, bardzo powoli to się dzieje, ale tak może się dziać. To jest po pierwsze. Po drugie, te książki, no to nie chciałbym tutaj jakiegoś robić, że tak powiem, reklamy, to no kiedyś może spiszę je. Może tak powiem. Tak.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Meissnerowi za bardzo ciekawą odpowiedź. Ale mam pytanie. Według teorii popularnej fizyki współczesnej, tej materii, w jakiej istniejemy, zwykłej materii, w 5 razy mniej jak materii ciemnej. A jak to dołączyć jeszcze energię ciemną, to to będzie tylko 5% tej materii, jakiej wiedźmy. I jak w takim razie może współczesna fizyka twierdzić, że może wytłumaczyć ten świat, jak 95% tego świata dla nas taki bardzo mistyczny, nie jest pewny, a tylko 5% jest pewnej materii, w jakiej istniejemy. Dziękuję. Dziękuję. Absolutnie ma pan rację. Rzeczywiście obserwacje chociażby satelity Plancka wskazują, że tej tak zwanej świecącej materii jest tylko 5%. Oprócz tego jest jakoś tam powiedzmy 20 kilka procent tak zwanej ciemnej materii, które nie wiemy czym jest, ale twierdzimy, że jest materią, czyli porusza się wolno w porównaniu z prędkością światła, a reszta to jest ta ciemna energia, czyli prawdopodobnie stała kosmologiczna. I teraz to, co ja mówię, że możemy to wyjaśnić, to jest to, że jeżeli obserwacyjnie włożymy te wartości do równań Einsteina, to potrafimy opisać rozszerzanie się wszechświata. I to się zgadza ze wszystkim, co mamy. My nie wiemy, czym jest ta ciemna energia. Notabene to, co zaproponowaliśmy z Hermanem, jest propozycją ciemnej materii, te bardzo ciężkie cząstki. To jest propozycja ciemnej materii. Spodziewamy się, że to jest jakiś nowy rodzaj cząstek, ale to nie jest coś, co przewróci nam fizykę do góry nogami, wskaże, że nasz model standardowy jest niewystarczający. Trzeba do niego dodać jakąś nową cząstkę lub cząstki. Ale to nie jest wywrócenie fizyki do góry nogami. Wywróceniem fizyki byłoby powiedzenie, że mimo że na przykład wiemy, jakie to są cząstki i mimo że wiemy, że ciemnej energii jest tyle i tyle, nie zgadza nam się rozszerzanie się wszechświata. To by było dla mnie wywrócenie, ponieważ to byłoby powiedzenie, że teoria względności Einsteina ogólna nie działa, czy też nie opisuje świata. Ja na tym poziomie mówię, nie, na przykład, no nie wiemy, dlaczego masy cząstek są takie, jakie są. Żadnej nie potrafimy wyjaśnić. Elektronu, protonu, neutronu, kwarków. Nie potrafimy tego wyjaśnić, ale to nie jest dla mnie fundamentalna przeszkoda w rozumieniu w cudzysłowie wszechświata. Chciałbym wierzyć, że kiedyś te masy, czy stosunki mas, bo masa nic nie znaczy, prawda? Stosunki mas, czyli bezwymiarowe te wielkości, że proton jest 1800 razy cięższy niż elektron, będzie kiedyś wynikało z jakiegoś równania. I wtedy nasza wiedza posunie się głębiej, bo nie będziemy wkładać tego z obserwacji tych mas, ale to nie jest coś, co powoduje, że my kompletnie nie rozumiemy tego rozszerzania się wszechświata czy oddziaływania cząstek. Więc w tym sensie oczywiście są białe plamy, ale to nie są białe plamy, które powodują, że nie wiem, jak opisać wszechświat, który się rozszerza. Więc w tym sensie to ma pan rację, oczywiście nie wiemy, czym jest ciemna energia i nie wiemy, dlaczego ciemna energia jest taka, jaka jest. To jest jedno z najtrudniejszych zresztą pytań w fizyce, to jest pytanie o ciemną energię, bo jest jej potwornie mało. Znaczy jest, gdyby było zero, zero się łatwo wyjaśnia w fizyce. Wprowadzę symetrię, to jest niemożliwe, wyrzucamy to. Tak jak masę fotonu się wyjaśnia. Wprowadza się w symetrię U1 i mówi się, masa fotonu musi być zero. Do widzenia, koniec. Natomiast tu nie mamy tego oczywiście i to ona nie jest zerowa, ale to nie jest coś, co ja bym uznał za uniemożliwiające rozumienie fizyki, uniemożliwiające rozumienie rozszerzania się wszechświata, to, że nie wiemy. Dzięki temu, że ogólna teoria względności, czyli grawitacja, działa na wszystkie energie, no i masę i energię tak samo, to ja mogę nie wiedzieć, co tam jest, a nadal rozwiązywać równania Einsteina. I dzięki temu ja mogę powiedzieć, tak rozumiemy, dlaczego wszechświat się tak rozszerza, chociaż nie wiemy, dlaczego jest 5 razy więcej ciemnej materii niż świecącej materii. Ale to nie jest dla mnie niewiedza na poziomie fundamentalnym.
Problem jest jednak, żeby to przez chwilę jeszcze kontynuować, problem jest inny, że tempo rozszerzania wszechświata, jak mówiłeś, już zaobserwowane jest takie, że musimy się pogodzić z myślą, że my całego wszechświata nie widzimy i nigdy nie zobaczymy. No tak, ignorabus et ignorabimus. Nie wiemy i nie będziemy wiedzieli. I to jest właśnie coś, co jest horrendum dla ludzi takich postoświeceniowych, którzy mówili, że jak poczekamy do końca świata, chociażby tego operacyjnie nie mogli zrobić, to zrozumiemy, poznamy cały wszechświat. Teraz wiadomo, że tak nie będzie, dlatego że obecność stałej kosmologicznej, o której pan wspomniał, czyli tej ciemnej energii, powoduje, że nawet czekając do końca świata, zobaczymy niewiele więcej niż pewną kulę nas otaczającą. I światło wysłane teraz przez kogoś, w cudzysłowie, spoza tej kuli, nigdy do nas nie dotrze. Po prostu się nie dowiemy, jakie tam są prawa fizyki, co tam się dzieje, ponieważ rozszerzanie się, to jest ten prawdziwy paradoks Zenona, prawda? Paradoks Zenona, że tam jakaś strzała do jakiejś pięty albo żółwia gonimy albo coś tam. To były paradoksy, które były wyjaśnialne przez sam fakt podzielenia odcinka na nieskończenie wiele części nie powodowało, że odcinek staje się nieskończenie duży, prawda? Wiemy, że 1/2 plus 1/4 plus 1/8 i tak dalej daje 1. Natomiast tu mamy prawdziwy paradoks Zenona, że wszechświat rozszerza się coraz szybciej. Co prawda światło jest trochę szybsze niż ten rozszerzanie się, czyli puchnięcie przestrzeni. Natomiast jest na tyle, to jest tak jak dodawanie 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4 i tak dalej daje nieskończoność. Więc nie zawsze podział nieskończony da nam skończony odcinek jak w paradoksie Zenona, bo czasami może dać nieskończoność i to jest ten przypadek. To co, jeszcze widzę dwa pytania, to może, o cztery, pięć, dobrze. Spróbujmy, no jeszcze przez chwilę, pobądźmy razem. Dzień dobry panie profesorze, ja chciałam zadać pytanie podobne do pytania pana Krzysztofa, ale to już padło o Oppenheimera. Więc zapytam troszeczkę inaczej, co też mnie interesuje. Otóż film, który mam nadzieję pan profesor zobaczy, czyli Oppenheimera, jest jedna, nie spoileruję tutaj, ale jest taka jedna z pierwszych scen, gdzie Oppenheimer ogląda sztukę abstrakcyjną. Jest to dość ciekawy wątek, w wielu recenzjach prawie że nieporuszony, więc nie ma po co tu się wymądrzać, ale chciałam zapytać o inspirację między właśnie fizyką a sztuką, szerzej mówiąc też różnymi dziedzinami, no przede wszystkim oczywiście sztuką, literaturą, dlatego że pan profesor bardzo często i niejednokrotnie wymieniał wielu filozofów. W związku z tym, no na przykład znamy tutaj pan Jerzy, dzień dobry, też powiedział, że wspomniał Norwida, znamy wiesz Herberta o równoległe, które nie spotykają się, spotykają w nieskończoności. Bardzo mnie interesuje, tak jak pana profesora, doskonałe, nieodkryte, pierwotne prawa fizyki, źródło inspiracji dla właśnie fizyka, no, szczególnie dla pana profesora osobiście, w sztuce. Czy są takowe, czy jest jakiś taki związek między właśnie dziełami fizyki, a dziełami literatury, sztuki, innymi. I jeśli chodzi o pana profesora pracę i też jeśli chodzi o pracę innych światowych fizyków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak. Mam takie uzupełniające pytanie do pani. Czy w takim razie fizykę nie należałoby podzielić na fizykę skończoną i nieskończoną, łącznie z fizykami zajmującymi się? Czy fizycy są skończeni, a fizyka jest nieskończona? Tak bym może powiedział krótko, ale zaraz odpowiem na to pytanie. Dobrze? Czy to? Ale to nie odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, to ja może odpowiem na to pytanie w międzyczasie. Mianowicie tak, są pewne dzieła sztuki, które jakoś zaskakująco przypominają to, co się dzieje w fizyce czy matematyce, na przykład dzieła Eschera.
to są te takie okręgi, w które są coraz takie, prawda, figurki, które tam zbliżając się do brzegu są coraz gęściej, ale powtarzają cały czas to samo. Tym się bardzo... Taki ala, tak. Natomiast tym się bardzo fascynuje Roger Penrose, który ma zresztą kilka oryginałów nawet Eschera, co są niezwykłą rzadkością. Mianowicie to jest świetne przedstawienie symetrii konforemnej, której my używamy, czyli że kąty zostają, a odległości zmniejszamy. W związku z tym to jest symetria konforemna. I to jest stąd w ogóle cała nazwa tego jej propozycji, to jest do CCC, prawda, czyli Conformal Cyclic Cosmology. Nie wiem, czy opowiadałem o tym, że... To powiedz, to jest w książce. To jest w książce, ale to opowiem. Mianowicie kiedyś przyjechał do mnie Roger na kilka dni, ja go tam umieściłem w Bristolu i go kiedyś tam odwożę wieczorem po całym dniu rozmów do Bristolu. On mówi na drugi dzień, mówi, słuchaj, wchodzę wczoraj i patrzę, a tu wielki napis CCC i tłum ludzi. Więc wchodzę, wypinam pierś, a nikt mnie nie poznaje. Nie muszę Państwu mówić, co to była za impreza. Każdy ma się zdziwił, że ja coś takiego zorganizowałem. Nie mówiąc nic o tym. No w każdym razie, w związku z tym są pewne, ale to jak gdyby... Znaczy oczywiście trudno nam powiedzieć, jakie są źródła inspiracji, że nagle mam pewną myśl. To może być bardzo różne, ale ponieważ ta myśl musi być w końcu ubrana w matematykę i to jest bardzo, bardzo trudne. Znaczy takich myśli, które tak przematują, które wydają się ciekawe, ale nie wiem jak je ubrać, czy w ogóle coś z nich jest, to jest dość dużo. Większość jest pewnie bezsensownych. Natomiast raz na jakiś czas, to jest znowu słynne pytanie do Einsteina. Jakaś pani dziennikarka się pyta, no ale panie profesorze, pan lubi chodzić, bo ja lubię leżeć. Ja od 5 do 7 rano w zasadzie leżę i myślę. Wtedy tylko myślę. Natomiast on chodził. I czy panie profesorze, pan tak chodzi, czy jak się tak pojawia myśl, czy pan musi ją natychmiast zapisać? A on mówi, droga pani, prawdziwe myśli pojawiają się tak rzadko, że się je pamięta. W związku z tym to jest teraz, z czego płyną takie inspiracje? U geniuszy to w ogóle jest nie do prześledzenia. To, co Penrose raz na jakiś czas mówi, to jest nie do prześledzenia. Czy są jakieś takie konotacje, korelacje, które gdzieś tam są? Czy one są motywowane, czy też inspirowane przez jakieś dzieła sztuki, to trudno powiedzieć, ponieważ na końcu ten kształt jest tak różny od oryginalnej, ewentualnej inspiracji, bo ma kształt równań, ma kształt teorii, która ma pewną formę matematyczną, której zwykle w tych dziełach sztuki nie ma. Natomiast a posteriori, jak już się to stworzy, to była moja rozmowa z profesorem Byrskim, który mówił, że któraś z chyba z Rigveda, że ona jest analogiczna do opisu początku wszechświata, czyli wielkiego wybuchu. Przeczytałem ją. Rzeczywiście, jak wiem, jak ona byłaby opisywana, gdzie wielki wybuch rozumiem nie jako początkową osobliwość, tylko jako bardzo gorący i bardzo gęsty wszechświat na początku. Ona rzeczywiście można by dopasować pewne wersy z tej Wedy do opisu fizycznego. No ale potem była taka rozmowa profesora Berskiego ze mną, on właśnie tak powiedział, że to takie podobne i tak dalej, i tak dalej. No ja niestety powiedziałem, że gdybym, jak znam fizyczny opis, to mogę dopasować do Wedy, do Rigwedy, ale jakbym znał Rigwedę, to bym nie wymyślił fizycznego opisu. Co należy zrobić, żeby z jakiejś inspiracji tego typu utworzyć teorię, co jest niezwykle trudne, spójną, która obejmuje to, co się chce opisać i tak dalej. To jest niezwykle trudny proces. I teraz na ile ta inspiracja pierwotna jest obecna w końcowej formie teorii, którą się proponuje, czy modelu, to nie wiem. Pewnie takie inspiracje są, ale prześledzić to tu nie ma takiej. Znaczy to jest tak odległe od, w cudzysłowie, oryginału, że to trudno powiedzieć. Dzień dobry. Ja chciałbym na chwilę powrócić do teorii eonów, bo się wydaje bardzo ciekawe i bardzo działa na wyobraźnię.
Moje pytanie jest takie, o ile się nie mylę, to jednym z takich możliwych dowodów, które pan bada, są te, nie wiem jakiego słowa użyć, jakby mgły czy poświaty po byłych czarnych dziurach. I jestem ciekawy... Pierścienie albo dyski. Tak, pierścienie albo dyski. Tak, jestem ciekawy, jakie są jeszcze inne ciekawe poszlaki, nad którymi pan się zastanawia. I moje drugie pytanie będzie a propos, wydaje mi się, cząstki, o której wydaje mi się, że pan powiedział, czyli chodzi mi o grawitony, tak, bodajże? Gravitino. A, gravitino. Czy mógłby pan coś więcej o nich powiedzieć i czy to ma jakikolwiek związek z teorią eonów, czy to w ogóle są jakieś dwie oddzielne drogi? Czy to po prostu jakieś inne badania? I to są moje pytania. Bardzo dziękuję. To są dwie zupełnie oddzielne drogi. Jedna jest robiona, znaczy pracuję nad nią z Rogerem Penrose'em, druga z Hermanem Nicolai z Maxa Plancka. Otóż eony, on nazwał to eonami z greckiego, czyli bardzo jakiś długi okres Penrose. I teraz to, co my badamy, to jest, że zderzenia czarnych dziur w poprzednim eonie produkują falę grawitacyjną, która była badana w 2015 roku chociażby. Jeżeli to jest bardzo silne, to przejdzie do naszego eonu i zaburzy formowanie promieniowania tła, czyli tego promieniowania mikrofalowego, które obserwujemy. I szukamy w związku z tym pierścieni, prawda, bo to jest rozszerzająca się taka sfera z prędkością światła, która jak przejdzie do naszego eonu, nasz płaszczyzna ostatniego rozproszenia, gdzie tworzone było, jest także sferą, przecięcie dwóch sfer jest pierścieniem, w związku z tym szukamy pierścieni na mapie promieniowania tła, to jest jedno. A drugie, nad którym pracujemy, już jedną pracę napisaliśmy, teraz piszemy od prawie dwóch lat tą drugą, to jest parowanie czarnych dziur. Znaczy, że czarne dziury ogromne w naszym świecie, największe czarne dziury to powstają z gromad galaktyk. My na przykład, prawda, mamy czarną dziurę w środku naszej galaktyki, ale ona ma tylko tam 4 miliony mas Słońca, no to jest na waciki w zasadzie. Natomiast jest większa znacznie w galaktyce Andromedy, to ma ponad 100 milionów mas Słońca. My dążymy do galaktyki Andromedy. Jak się wypalą wszystkie gwiazdy, to nastąpi akrecja na tą czarną dziurę i wszystkie w końcu znikną w czarnej dziurze. Wszyscy znikniemy w czarnej dziurze po jakimś tam czasie. I teraz te czarne dziury potem sobie istnieją, ale Hawking powiedział, że one parują, że czarne dziury nie są czarne, tylko są szare. Natomiast mają bardzo niską temperaturę i stopniowo wypromieniują to przez jakieś tam 10 do 80 lat czy coś takiego i znikną i zostaną tylko fotony. I teraz to parowanie czarnych dziur, my twierdzimy, że ono jest wstrzyknięciem do nowego eonu, wstrzyknięciem energii, którą możemy zobaczyć jako dyski na mapie promieniowania tła, które są cieplejsze w środku i zimniejsze na zewnątrz. I my próbujemy to teraz w tej nowej pracy, próbujemy to ilościowo pokazać. Mianowicie, że największe czarne dziury, jakie mogą istnieć w naszym świecie, to jest tam 10 do 15 mas Słońca. I że to odpowiada dokładnie dyskom, które widzimy na mapie promieniowania tła. No i jeżeli tak będzie, to będzie niezwykle silny argument za tą teorią eonów. Mianowicie we wszechświecie, który jest jednokrotny, trudno związać temperaturę na początku, czyli temperaturę tak 3000 Kelvinów powiedzmy, z której powstało promieniowanie tła, z masą największych czarnych dziur. To nie ma żadnego związku. Tylko wtedy, jeżeli my powiążemy przyszłość poprzedniego eonu z naszym eonem, możemy wiązać te rzeczy. I to jest to, co my chcemy zrobić, żeby pokazać, że to jedno z drugim jest związane. I to będzie bardzo silny argument na rzecz tego, że nasz eon, czy nasz wszechświat nie jest jednokrotny. Po związanie bardzo wysokich temperatur na początku z maksymalnymi masami czarnych dziur na końcu nie wydaje się być związane w jakikolwiek sposób, a tam jest. Nie wiem, pewnie mętnie mówię, ale... A graviton? A gravitino, właśnie, gravitino. Graviton to jest ten jeden odpowiadający grawitacji, natomiast jest ta teoria N równa się 8, supergrawitacja, którą my twierdzimy, że ma związek z powiązaniem grawitacji z mechaniką kwantową. I tam jest 8 gravitin, z czego 2 gravitina mogą być ciemną materią, są naładowane. I my proponujemy, żeby one mają potwornie wielką masę, masę Plancka powiedzmy, czyli miliard miliardów masy protonu.
i proponujemy, żeby zbadać ich wpływ, znaczy czy one przechodząc przez ten wielki pojemnik, gdzie jest 20 tysięcy ton scyntylatora będzie, czy one jak zostawią ślad, to czy ten ślad nie będzie wskazywał na ich istnienie. I to, jeżeli one istnieją, to wskazuje na, to, na kompletnie inną ścieżkę myślenia o powiązaniu grawitacji z mechaniką kwantową niż do tej pory. No tak, a to jest jedna z największych tajemnic właściwie intrygujących. Proszę Państwa, jak jeden z młodych uczestników tutaj słusznie zwrócił uwagę, że robi się duszno, w związku z tym proponuję, żeby ewentualne pozostałe pytania do profesora w kuluarach już zadać. Ja bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Meissner był Państwa gościem. I Jurek Sosnowski.